Cześć, witam was z gry Farming Simulator 22. Ja nazywam się Robski, a to jest pierwsze spotkanie z mapą Sokole, którą znalazłem na LS Portal. I zaczynam nagrywać od momentu wejścia już z gospodarstwa, nie od momentu wejścia. Wytłumaczę wam dlaczego. Później. Mapa wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie sobie, jaka jest duża. O nie, tu. Tak, bardzo fajna, duża mapa. Z fajnymi polami. W centralnym gospodarstwie. Co, mi się wydaje, że są dwa gospodarstwa. Bo, także zobaczymy, poobjeżdżamy sobie tą mapę, zobaczymy, jak wygląda. Można zobaczyć, gdzie tutaj jest centralne gospodarstwo. Mi się wydaje, że tu jest jeszcze gdzieś gospodarstwo, ale nie jestem pewny. No dobra. Mi się wydaje, że to jest taki dobry plac na budowę tego gospodarstwa. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Otwórzmy mapę. Przejedźmy się i zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, mapa jest dosyć duża. Jest też, widzę, że taki ładny klimat. Zrobiony tu jakieś pszczółki. Pasieka tak zwana. No, przejedźmy się, zobaczmy tą wieś, Sokole. Domy takie typowo polskie. Można powiedzieć, że... tutaj... No i w tym miejscu się spawnujemy, że tak powiem. Jest co? Bardzo niekulturalne słowa. No i mapa jest ogólnie bardzo fajna, tylko strasznie mi przycina. Nie wiem dlaczego. Po zmienieniu paru takich ustawień graficznych trochę się poprawiło. Zniżyłem ustawienie graficzne. Może wina to jest mapy samej. No, optymalizacja tej mapy mogłaby być troszeczkę lepsza. Natomiast mapa sama w sobie jest fantastycznie wygląda, jest ładny kościół. No chodźcie zobaczyć, chodźmy w podróż po mapie. Przejedźmy się tutaj po punktach skupu. Tu jest stacja odlej. Tutaj jakieś małe pole. Takich małych pól jest dość dużo, może zrobimy z niej gameplaya. O, tu zakaz wjazdu jest, ciekawe co tu jest. Cyk, i widzicie, czasami tak przycina ta mapa. Co tu pisze, nie dotyczy czego? Dojazdu do maszyny, do dealera i gruntów rolnych. To możemy wjechać, jedziemy do dealera? No, to tutaj jest chyba dealer, tak? No, ładnie zrobiony. No, i to tak wygląda tutaj dealer. Jak widać, można zobaczyć sam kanał, można podjechać sobie naprawić ciągnik. Wydaje mi się, że też tu jest z przodu właśnie sprzedaż. Zobaczmy tutaj, wejdźmy. Tak, tu jest sprzedaż. Ładny salon. Ze zdjęciem dominatora. Bodajże to jest dominator? Tak mi się wydaje, że to jest dominator. I John Deere. No i tutaj piękny fent też na zdjęciu. No ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Ale wróćmy do objeżdżenia. No, zblokujemy ruch. Podjedziemy tutaj. Wjechaliśmy na zakaz. Bardzo mi się podobają takie budynki, takie klasyczne polskie budynki. Wjechaliśmy tutaj. Przejedziemy sobie tutaj tędy, to jest następna droga. Tu jest jakiś punkt skupu bodajże. Fajny ten taki subkur, naprawdę. Takie, lubię takie szczegóły, naprawdę mapa jest fajna, warto ją może zobaczyć. Tak już od jakiegoś czasu troszeczkę już miałem okazję sobie zobaczyć tą mapę, ale no włożyłem na komputer i nie było czasu, kiedy obejrzeć. Tutaj punkty skupu, jak widać. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Nie wiem, jeżeli chcecie gameplay z tej mapy, no to zapraszam na mój kanał do komentowania. Napiszcie, chcemy gameplayu. Byłoby fajnie.
Jedziemy dalej. Jedziemy oglądać mapę. Mapa taka dosyć ładna, widzę tego. Ale wiecie co, coś mi zawsze trochę brakuje w tych mapach. Nie wiem czemu. W tych polskich mapach. To jest chyba Tartak, no nie? Tak, to wygląda na Tartak. No zobaczmy na mapę. To jest duże. Wiadomo, wszędzie pola. Ale mówię, coś mi zawsze brakuje w tych mapach, nie wiem co. Czegoś mi to zawsze brakuje w takich polskich mapach. Nie wiem jak to nazwać. Chyba moją taką z 19 to były swojskie pola. Tutaj takie ładne szopka. Jak to się mówi, ambona. Na myśliwych. Tak sobie będziemy błądzić tutaj. No jest, o, przejazd przez jakąś rzeczkę. Dobra, cak. Daję case. Dobre ciągniki. No, fajne ciągniki też. No i taki wolny plat, jak ja to mówię. No i coś tu jest nie tak, bo przy dojeżdżeniu zawsze do miasta mi trochę laguje. Także tego, ale no. Nie wiem. Piękne słupy elektryczne. Ładne oznakowanie. Gmina Glinoprzyłęk. Gdzie to jest? Jedziemy dalej, zobaczymy jak to wygląda. No, o ile się nie mylę, mam taką cichą nadzieję, to gdzieś tutaj powinien być plac na rozbudowę. Aha, chyba przejechałem. Cofnijmy się. Okej, o. Dobra, panie kolego. To taki, wydaje mi się, powinien być taki plac. Do prywatnej, takiej do własnej inicjatywy. Podoba mi się droga dojazdowa. Fajna. Taka odległa. Tu jakieś ruiny. A i fajnie, tu mamy taką fajną plac zabudowy, do zabudowy i to mi się podoba. Można to wykorzystać. Zobaczmy jakie są opcje. Czekajcie, nie to. Co można? Ciekawe, czy to można malować kostkę brukową, bo w niektórych mapach można, tak na przykład w osadzie, a w niektórych nie. O, jest fajnie, będzie można malować kostkę brukową, to już można, fajnie, to mi się podoba. Fajnie by to było, może jakieś gospodarstwo zbudować. To jest chyba jeden z takich dwóch placów do zabudowy, o ile się nie mylę. Bo tu widzę jeszcze na mapie, jak widzicie. Okej. Tutaj mi się wydaje, ten też można zabudować. Zaraz powiedzieć, sprawdźmy, mi się wydaje, że tak. Tak, mi się wydaje, że tak można to zabudować. No ale zobaczymy sobie. Może nagram jakiegoś gameplaya w przyszłym tygodniu. Najpierw zrobię jakąś farmę, przygotuję do gameplaya i zobaczymy, no. Pomysł jest. Fajnie, jest naprawdę dużo fajnych szczegółów w tej mapie i mogę powiedzieć, że
jest to mapa, naprawdę ktoś się napracował nad tą mapą. I czapki z głów za tą mapę. I tak naprawdę z wyjątkiem paru tyci małych błędów, mi się wydaje, ta mapa jest fantastyczna i jest na wysokim poziomie. Ale podobają mi, widzicie, takie budynki, jak typowo takie polskie, wiesz, gdzieś tu się bierze, o, taki stary zabudowa, takie jak po niemieckie kiedyś to były, takie, jak pamiętam, w Polsce. I to mi się tak podoba, dosyć taka wieś, taka typowa wieś. Tak jak u nas w Wielkopolsce, tam gdzie się wychowywałem. Podoba mi się to i można tutaj jeszcze takie, o. Tu jakiś punkt skupu, tak jak u pana Giednia, czy coś takiego. No takie punkty skupu są. To mi się podoba. Bo i tu będzie załadowano na przyczepą, to będzie No i podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Tak wizualnie mapa jest naprawdę bardzo ładna. Jest parę takich fajnych smaczków, jak takie ruiny, o zobaczcie. To jest fajny smaczek. Zobaczcie, taki fajny smaczek ruiny. Zawaliła się stara stodoła. Pewnie stała i się zawaliła. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. No, objechaliśmy tę mapę. Już kawałek. Tak dookoła. Zajedziemy w tę stronę troszeczkę, bo tu jeszcze nie byliśmy na tej mapie. Zobaczymy, co tutaj jest ta gmina Przyłęk. No i są pasy. I to właśnie takie budynki, widzicie, patrzcie. O, takie budynki właśnie występują najczęściej na tego typu. Tu jakaś kapliczka. Pewnie ze cmentarzem. No, tak myślałem, mały cmentarz. I tak ładnie to wygląda, naprawdę ładnie ta mapa wygląda, nie mogę powiedzieć. Chyba jedno z najładniejszych map. W tej chwili to chyba będzie jedno z najładniejszych map do Farming Simulator 22. No, jakaś ekipa, wino, łazi. O, fantastyczne. A czekajcie, zobaczę tutaj tą część wsi, tutaj taki zajazd. O, pięknie to wygląda, zobaczcie. Tu jakiś niedobudowany, zabity dechami, kurde, budynek. To też fajnie wygląda. Naprawdę. I tutaj taki małe gospodarstwo, powiedzmy, tutaj można sobie wejść cichaczem. Jakiś szopa, coś. No ładnie to, bardzo ładnie to wygląda. No myślę, że jakiś gameplay na tej mapie zrobię. Ale na razie no tak. No i zobaczcie, jaki ładny widoczek. Idziemy pod górkę. Tu się zatrzymamy, żeby zobaczyć te widoczki. No i bardzo ładnie tutaj. O, to jest ładny widoczek. Bardzo ładnie widać to całość. No, wedle mnie wygląda to bardzo dobrze. Tu bardzo ładnie też. Ładnie miejscowość cała, miejscowość. Tu jakiś punkt skupu. Też bardzo fajnie wygląda ten płot. Wjazd. No podoba mi się, że polskie takie podpisy. Hmm.
Tak, bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tej mapy, wy osobiście. I jeżeli wam się podobało, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będę robił więcej takich materiałów, również gameplayów troszeczkę więcej teraz. Na ile mi zdrowie pozwoli i czas. Bardzo mi się podoba. Wiecie co, jeszcze podjedziemy zobaczyć tą areę numer 2. Chyba będzie trzeba tędy przejechać. Pojedziemy tam. No dobra, słuchajcie, jeżeli podoba wam się ta mapa, oj, chyba przejechałem trochę, sobie pojadę na skrót. Jeśli się da, dobra. Tu mi się wydaje, że to jest takie następne miejsce, gdzie można rozbudować takie fajne zalesie. A miejsce wśród lasu i tak dalej. I tak wcale się nie myliłem, no, mi się wydaje, że tu można zbudować kolejne gospodarstwo. Taki plac własny, na przykład tam jakąś tego. Uciec trochę w zieleń. No dobra, jeśli wam się podobało, taki ładny zrobimy, taki ładny, o. Shot play. Słuchajcie, jeśli wam się podobało, to dajcie znać. Przepraszam, trochę przeziębiony jestem. Dajcie znać, co wam tutaj się podobało. Jeżeli graliście już to na tej mapie, też dajcie znać. Ja chętnie posłucham. A ja zapraszam do oglądania mojego kanału, subskrybowania, jak i również lajka. Im więcej lajków, tym lepiej. Im więcej komentarzy też, tym lepiej. Nawet te złe, te dobre. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce.